Siemaneczko, z tej strony Krystian z Banyś Saga dla najlepszych dziennikarki. Tutaj jest ze mną Mahatma, siemaneczko. No i Fałesik, pozdro. 20 razy można się witać, bo dobre ziomki, to można dokładnie. Się witać, witać i witać. Lepiej się witać niż się żegnać. Tak, właśnie, oczywiście. No. Słuchaj, zacznijmy może od tego, że tu chwilę temu zdarzyła się sytuacja z Żuromem, była lepa. O co poszło? Ty, on u mnie w mieście siedzi, kurwa, gdzieś tam na jakimś hotelu, na kamerach, podpruwa się do mnie, kurwa, że ja mu jakieś pieniądze, kurwa, haraczuje niby, kurwa, mać, pierdoli głupoty na moich kolegów, kurwa, mać, nie będzie tak, kurwa, wiesz, ja jeszcze mam w sobie na tyle, jakby, wiesz, jakby szacunku do Gali, że go nie pójdę, wiesz, mógłbym kurwa pojechać, kurwa, bym go rozjebać, bo to jest moje miasto, kurwa, mać, wiesz, w którym się wychowałem i to jest mój teren, kurwa, więc miałbym przewagę, nie? I mógłbym go rozkurwić, ale to nie o to chodzi, kurwa. Ja go chcę uwalić w oktagonie. Dostał teraz lepa, ponieważ, kurwa, nie będzie pierdolił takich głupot, siedząc u mnie w mieście, kurwa, na kamerach na hotelu. To dostał, to jak na kamerach siedział na hotelu, to teraz na kamerach dostał wiapę, kurwa. I ludzie na pewno, kurwa, zobaczą, jak się pięknie obsrał, kurwa, bo jak dostał wiapę, to nawet nie podniósł gardy. Czyli trójka będzie, trzecia walka twoja będzie z nim. Tak, no. Widzisz, ja wolę takie sportowe walki, nie? Ale jemu chcę najebać normalnie, bo kurwa, co on się będzie do mnie pruł, kurwa, nie? No, kurwa, mordo, to jest, kurwa, zwykły łeb, co nawet się bić nie umie, kurwa, nie? I kurwa, i odpierdalał masę krzywych akcji, kurwa, mać. Zrobił markę stop pomówieniom, niby jako, wiesz, jako markę, która ma, jako w ogóle całą, wiesz, całą taką otoczkę, że to ma pomagać ludziom, tak dalej. Zrobił to tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, wyłudzał od ludzi, kurwa, pieniądze, kurwa, za to, że im pomagał, kurwa, mać. Jest turbo, kurwa, łbem i jeszcze będzie się do mnie pruł. Jakim prawem? No, ciężka sprawa, czyli no, będzie o czym gadać na pewno na konferencji następnej. Odpuśćmy na razie ten temat, ochłońmy może trochę, bo jednak były dymy, zagotowałeś się strasznie. No, zagotowałem się normalnie, nie? I tak chodziłem, wiesz, chodziłem, nie? I myślę tak, mówię, nie zajebię mu, nie, i tak, nie, dobra, nie, muszę, kurwa, nie, wszedłem, kurwa, nie, i mu wypierdoliłem, bo już chciałem na samej konferencji mu już wyjebać, nie, ale nawet nie, wiesz, jakby, nie, kurwa, nie było takiego momentu, bo wiesz, cały czas jakieś tam pytania były, coś, skupiłem się, kurwa, na Romku, trochę cik mnie zajął, kurwa, mać, bo tam rozmawialiśmy na jakiś tam temat, wiesz, powiedzmy prywatny, że tak powiem, czyka, kurwa, który po prostu ma gdzieś tam awanturę z moim serdecznym kolegą Marcinem Wolnościachą. Zresztą pozdrawiamy serdecznie Marcina. I wiesz, i tam po prostu no, rozmawialiśmy na ten temat, nie, wiesz, i ja gdzieś w pewnym momencie straciłem trochę uwagę, nie, trochę się tym bardziej zająłem, kurwa, nie, i kurwa, wiesz, kiedy zanim się jakby odchnąłem, to już było po, kurwa, moim panelu, nie? I kurwa mówię, ja pierdolę, no kurwa, obiecałem sobie, kurwa, że dostanie w papę, kurwa, za to, nie? Powiedziałem chłopakom, kurwa, że nie będzie tak robił, kurwa, że jak będzie tak robił, to w papę dostanie, kurwa, no to muszę być słowny i to zrobić, nie? GSP słowa zawsze dotrzymuje. No, staram się dotrzymywać, wiesz, no, że tak powiem, jak już daję to słowo, to staram się go dotrzymywać, kurwa, nie? No, chyba, że, kurwa, nie wiem, kurwa, ten, przejechałby mnie, kurwa, wiesz, radiowóz na przejściu dla pieszych, wiesz, czy coś, nie? No to wiadomo, kurwa, nie są jakieś takie sytuacje, gdzie, kurwa, coś może się, że tak powiem, nie udać, kurwa, nie? Ale jeżeli coś mówię, to staram się to, kurwa, robić, nie? No, weź, ochłońmy i wróćmy do tematu aktualnej gali. Zacząłeś przygotowania powoli do swojej walki, na pełnej lecisz teraz? Tak, napierdalam cały czas, no i powiem, ale nie piłem już długi czas, ale powiem ci, szczerze się pokłóciłem i się napiłem. Czasami trzeba się odprężyć, co nie? No, stary. Mordo, ja tu ledwo dotarłem, kurwa, mać, chłop mnie wysadził w ogóle, ten, Sokołowska 7, kurwa, nie? Ja myślałem, że to jest 3 domy stąd, nie? A to 4 kilometry. I idę tym po boku, macham na stopa, nie? Wiesz, nie? Mówię, kurwa, może ktoś się rozpozna, zatrzyma się i już 300 metrów stąd się zatrzymał chłop lawetą, mówi, o, GSP, podwiozę cię. Ja mówię, no dobra, to już podwieź, mówię. Ale było kardio, czyli trening zaliczony, no w sumie. Kardio tak. Wczoraj był trening tego, gardło trenowałem, nie? Szlifowałem głos do rapu. A powiedz mi, twoja walka teraz, pierwsza, którą stoczyłeś z Kazikiem, zrobiła w tobie taką jakby pewność siebie zbudowała, że w tej walki wchodzisz jakby pewniejszy, z mniejszym stresem?
Wiesz co, ja w ogóle nie wchodzę do walki ze stresem. Do walki z Kazikiem też nie wchodziłem ze stresem. Mordo, ja to, dla mnie takie coś to jest jak urodziny, wiesz. Nie? To jest dla mnie taka wyjątkowa, zajebista okazja i ja się kurwa jaram tym, wiesz co chodzi, że mogę wyjść. A to nie jest tak, że wiesz, że ja wychodzę, się stresuję. Tak samo przed koncertami się nie stresuję. Nie występy publiczne nie stresują. Ja jestem po prostu, mam to we krwi chyba. No elegancko, podziwiam, tak chcemy tak umieć. Dobra, dajmy teraz pałkę Fałsowi. Sprawa jest taka, dość niedawno już w sumie, chwila minęła, wydałeś płytkę. Ja mam takie pytanie. Oczywiście płytka świetna, fajna, sam się zapoznałem. Co teraz dalej? Jakie projekty muzyczne są w planach? Wiesz co, mam trochę bardzo fajnych fitów, trochę podogrywałem kurwa do zajebistych raperów i w sumie następna płyta niebawem, nie? Niebawem zaczynam ją robić, o tak, nie? Wiesz, już mam ciekawy zamysł, już mam kurwa kilka tematów ciekawych, wiesz, już sobie, że tak powiem, trochę wybrałem kurwa bitów, nie? I chcę zrobić coś innego, chcę zrobić w końcu takie coś, co nie będzie o ulicy, chcę zrobić płytę, która będzie o czymś takim, będzie o uczuciach bardziej, wiesz? Taką mam teraz zajawkę, że chciałbym kurwa pokazać, wiesz, zrobiłem płytę typowo uliczną, a teraz chciałbym pokazać moje wnętrze, żeby moi słuchacze mogli zobaczyć też moją wrażliwość, bo ja jestem tak naprawdę bardzo wrażliwym, uczuciowym chłopem, wiesz, i może się nie wydaje, ale wiesz, ja jestem, ja czasem płaczę nawet, mordo, wiesz co chodzi, kurwa, dużo osób się do tego nie przyznaje, a ja jak mi jest przykro, jak jest mi smutno i źle się czuję, to czasem płaczę na przykład, wiesz co chodzi, bo jak ktoś mi powie coś złego, kurwa, to czasem mnie to dotyka, czasem jak wspominam sobie, kurwa, jakieś momenty, kurwa, ciężkie, albo jak mam ciężki moment w życiu, to że tak powiem, uzewnętrzniam te emocje i rap bardzo często jest dla mnie lekarstwem, wiesz, że kiedy już nie mam siły, kiedy już normalnie bym się poddał, to ten rap mnie leczy i chciałbym właśnie zrobić taką płytę. Mam kilka takich numerów, które normalnie, wiesz, pisałem i ryczałem, nie? Tylko, że ja tych numerów nigdy nie wydawałem, wiesz, bo były takie dla mnie zawsze takie za bardzo osobiste, zawsze nie chciałem tego uzewnętrznić, a teraz z biegiem czasu uznałem, że warto, żeby ludzie zobaczyli moje wnętrze i że nie ma się czego wstydzić, że nie powinienem się wstydzić swoich uczuć. Czyli to będzie dalej i tak stricte rapowe, czy będziesz jakoś próbował odbić od tego gatunku? Znaczy nie, no wiesz, zawsze będzie rapowe. Znaczy wiesz, oczywiście, ale, że tak, ale wiesz. Ale wiesz, no ja też zajebiście kurwa śpiewam, wiesz, masz na przykład Szkła, wiesz, refreniki napierdalam i wiesz, ja że tak powiem, zawsze kochałem muzykę, ja wiesz, ja uwielbiam też śpiewać. Płyta oczywiście będzie rapowa, ale mordeczko, no myślę, że trochę sobie pośpiewam tam też, pewnie, że tak. Masz w pamięci jakąś ósemkę z tej płyty, taką emocjonalną, którą byś chciał przewinąć? Z tej płyty może nie, ale mam taką ósemkę, czekaj, z Ołowianych Łez może? Kurczę, co? Ja nawet nie wiem, co ci mam teraz nawinąć, wiesz? Powiem ci szczerze. Dawaj czwóreczkę chociaż. Właśnie myślę, co mógłbym ci nawinąć takiego uczuciowego, żeby się też nie wysypać z rzeczami, które wiesz, które gdzieś tam jeszcze nie mogą użyć światła dziennego. I kurczę. Kurwa, no nie wiem, co mam ci nawinąć, kurwa. Może właśnie Owiane Łzy, tylko że chyba nie pamiętam na pamięć. A może Ucieczkę w głębie siebie. O. Ucieczka w głębie siebie. Panie na niebie, pomóż mi wstać, kolce róż w szarej glebie. Wewnętrzna cela gdzieś tam w środku ukryta. W matrycy smutku, w sercu odbita. W oddali świta, w bliznach wszystkich historia krąży czytnik i płyta GSP trajektoria. Byś była wolna, a ty szczęśliwy, zobaczyć więcej, światło zza szyby. To tak jak gdyby dotknąć błękitu, chciałbym tak móc. Patrzeć ze szczytu i do zeszytu wkraplam oddech dla duszy lekki jak popiół z bledki. Ból się tak kruszy.
Klasa. Klasa, dzięki mocno. Ja normalnie, to jest, właśnie mówiłem o tym wzruszaniu, ja na przykład nawijam te wersy, nie? I ja normalnie, wiesz, mi się aż łezka w oku kręci. Ja sobie kurwa, rozumiem, bo to, wiesz, to po twojej emocji, prawda? To są twoje emocje, to jest tak, że to sobie pierwsze, to jest naprawdę to, co ty czujesz. To jest dla mnie, to jest dla mnie coś, to jest dla mnie coś najważniejszego, kurwa, wiesz. Kurwa, jedni mają, wiesz, jedni mają, sport też jest dla mnie zajebisty, tylko to jest dla mnie zajawa, wiesz. Jedni mają sport, inni mają, kurwa, wiesz, jakieś tam swoje, wiesz, takie, wiesz, ty masz wywiady, które są dla ciebie turbo ważne, wiesz, co chodzi, które są czymś, co chcesz robić, co jest dla ciebie ważne, a dla mnie to jest ta muzyka, nie? Ta muzyka to jestem ja. To nie jest tak, że ja, wiesz, udaję GSP, a normalnie jestem Maćkiem. Nie, ja jestem, ja kiedyś byłem Maćkiem, a teraz jestem GSP i jakby, i ja jestem całym sobą GSP. Jestem jakby, oczywiście dalej jestem Maćkiem, dalej jestem tym małym chłopczykiem i tak dalej, ale jakby to, co ja prezentuję w mojej muzyce, to jestem prawdziwy ja. Większość tych opowiadań takich o ulicy, wiesz, na tej powiedzmy płycie ulicznej, to są opowiadania z dawnych czasów. To nie jest opowieść o tym, jaki ja jestem teraz, tylko to jest opowieść o tym, jaki ja byłem kiedyś. A jak już zrobię tą płytę, którą chcę zrobić teraz, to będzie opowieść o tym, jaki jestem teraz, a nie jaki byłem kiedyś. Bo kiedyś wierzyłem bardzo mocno w tą ulicę i bardzo mocno wierzyłem, że wierzyłem w takie, kurwa, szedłem trochę za złem, myślę, wiesz? I na przykład teraz wolę komuś wytłumaczyć, niż go skatować, albo wolę komuś pomóc, niż mu zepsuć. Pięknie, tak trzeba robić, naprawdę. Potem coś się zwraca, bo ta karma wraca. Mam nadzieję, że kiedyś wróci. I ta prawdziwość jest najważniejsza. Słuchaj, czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że człowiek właśnie nie obcując, nawet nie z rapem, muzyką, ale czy w ogóle ze sztuką, jakby pozbawia się trochę duchowości? Wiesz co, Mordko, jeżeli ktoś nie docenia zupełnie sztuki, nie, no to myślę, że zabiera sobie kawałek jakby bardzo, bardzo, bardzo... Przerwał, skończyliśmy na tej wrażliwości i duchowości, jeśli chodzi o odbieranie sztuki i powiedziałeś, że właśnie pozbywałem się takiej cząstki swojego życia ważnej. No tak, tak. Uważam, że sztuka to jest piękny jakby fragment naszego świata, który warto doceniać. Uważam, że w ogóle ludzie powinni trochę bardziej doceniać artystów, wiesz. Ja na przykład i wielu innych artystów jest bardzo często tak, że człowiek wkłada w to dużo serca, pieniędzy i tak dalej i nie otrzymuje gratyfikacji w zamian. Nie otrzymuje, wiesz, jest ciężko żyć z muzyki, jeżeli nie jesteś tu bo wyhypowany. Wiesz, co chodzi? I to jest myk, nie? Wiesz, że jakby bardzo często ci, którzy wkładają w to najwięcej serca, nie otrzymują w zamian tego, na co zasłużyli. Wiesz, a niestety w świecie sztuki rządzą pieniądze. Trzeba być oczywiście dobrym, żeby się turbo wybić, nie? Wiesz, co chodzi, bo jak ktoś jest turbo słaby, to nie zostanie legendą legend, nie? Ale wiesz, ale nawet jak ktoś jest turbo dobry, a nie ma tych pieniędzy, to się tak łatwo nie wybije. To nie są już te czasy, wiesz, no chyba, że ma farta. Bo czasem tak jest, że kurwa ktoś sobie coś zrobi, wiesz, z dupy myśli, że to w ogóle nie zaskoczy, a zaskakuje nagle, wiesz, i nagle są turbo wyświetlenia, ale to jest tak naprawdę kwestia bardzo często losowa tego, jak algorytm YouTube'a cię spozycjonuje, wiesz, i po prostu no, trzeba mieć albo farta, albo pieniądze, nie? Zgadzam się z tobą w pełni. To tak w razie tutaj. W takim razie bardzo dziękuję za tę rozmowę. Życzę ci powodzenia oczywiście w walce i w życiu, żeby wszystko elegancko szło. Dziękujemy, Mordeczki.